Miał być dzisiaj dokument z naprawy dokonany telefonu. Ale niestety nie kupiłem głowicy nagrywającej i odtwarzającej w jednym. Do dzisiaj w dobrym stanie i w dobrej cenie. Słuchajcie, głowica do tego magnetofonu warta jest 30 zł. I to już jest taka wygórowana cena. Natomiast oferty na znanym portalu aukcyjnym to jest jakiś absurd. Widziałem ceny nawet i 90 zł za głowicę do tego magnetofonu. Otóż, drodzy Państwo, głowica to jest U24-205. Warta jest niewiele więcej jak 20 zł i trochę mniej jak 30 zł. Przecież w tej cenie 90 zł można kupić taki magnetofon. W dobrym stanie. Dobra, dzisiaj nie będzie o serwisie tego magnetofonu z powodu tego, że jeszcze tej głowicy nie kupiłem. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że zmiana na Allegro, bo tam właśnie chciałem nabyć z drugiej ręki taką głowicę. Zmiana na Allegro jest jakaś nieszczęśliwa. To podzielenie na Allegro lokalne i na Allegro dla przedsiębiorców spowodowało to, że ceny trochę wzrosły. Trudniej sprzedać na przykład niechciany przez siebie już produkt w domu. Na przykład ja bym chciał tego sprzedać tutaj. ZK-146. No to miałbym duży problem, dużo większy aniżeli we wcześniejszej formie. Nie chcę krytykować tego portalu, wiadomo, że za niewłaściwe słowa może grozić pozew sądowy, dlatego zajmijmy się dzisiaj kondensatorami i pewnym amplitunerem. Będzie to bardzo nietypowy odcinek warsztatowy, bo i naprawa jest nieudana. Chodzi o amplituner Koda 504 chyba. I trochę będziemy zajmować się parametrami kondensatorów elektrolitycznych. Oglądając moje filmiki z napraw, pewnie zauważyliście, że czasami wymieniam całkiem dobre kondensatory na nowe. Dlaczego? Czym się kieruję? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zgłębić trochę parametry techniczne kondensatorów. Skorzystam tutaj z notatek lekcyjnych, ale nie będę bezpośrednio czytał Wam z zeszytu, bo na pierwszy rzut oka widać, że moje notatki są czytelne tylko dla mnie. Możecie spróbować przeczytać, co tam na obrazie widać, ale ja będę mówił swoje, a w zeszycie pokazywał to, co tam na lekcji było zapisane. Pomocne też będą uwagi pana Masewicza z książki Radiotechnika dla praktyków. W międzyczasie też będę pokazywał Wam fragmenty filmu z naprawy tego amplitunera, ale bez komentarza. Być może z obrazu domyślicie się, dlaczego wykonuję takie czynności. Producenci kondensatorów podają w specyfikacjach ich dane techniczne, tak samo jak producenci wzmacniaczy czy pralek. Wśród tych parametrów znajdziemy tolerancję pojemności, prąd upływności, tangens kąta upływności. ESR jest podawane jako impedancja szeregowa dla częstotliwości 100 kHz. Czym jest kondensator? To możecie sprawdzić w Wikipedii. Jest to po prostu element zdolny zgromadzić ładunek przy określonym napięciu. Zbudowany jest z okładziny, na której gromadzą się ładunki jednego znaku i z drugiej okładziny, na której gromadzą się ładunki znaku przeciwnego. Okładziną może być metalowa płytka, może też być elektrolit. Widzimy więc, że wielkością charakterystyczną jest tutaj pojemność znamionowa kondensatora i napięcie robocze. A dalej napięcie przebicia. Kondensatory elektrolityczne powinny pracować na najbliższym napięciu znamionowemu, gdyż przy takim napięciu były formowane. Kondensator, który ma na przykład napięcie pracy znamionowe 63 V, a podłączamy go do 16 V i z tym napięciem przez cały czas pracuje, to on z czasem przeformuje się na napięcie robocze 16 V,
a dielektryk w nim stanie się cieńszy i pojemność kondensatora wzrośnie. Rzeczywista trwałość kondensatora jest podawana przez producentów i czasami ona wynosi 2000 godzin roboczych, a czasami 10 tysięcy. Z biegiem lat jednak taki elektrolit w kondensatorze wysycha i pojemność kondensatora maleje. Powinno się też przestrzegać zalecany zakres temperatury pracy, np. od minus 40 do plus 80 stopni Celsjusza. No i bezwarunkowo na anodzie musi być potencjał dodatni. Kondensator stanowi przerwę dla prądu stałego, a dla zmiennego pewien opór zwany biernym oporem pojemnościowym, a inaczej reaktancją pojemnościową. Prąd płynący przez kondensator wyprzedza napięcie. Stratność dielektryczna to energia, która zostaje rozproszona i zamieniona na ciepło w dielektryku między okładzinami kondensatora. Rzeczywiste kondensatory nie są w stanie utrzymać ładunku w dowolnie długim czasie. Rzeczywisty kondensator przedstawia się jako układ idealnego kondensatora z przyłączoną do niego równolegle rezystancją o dużej wartości, tak i sama zastępczy. Zjawisko strat energii spowodowane niedoskonałościami konstrukcji kondensatora i właściwościami użytego materiału dielektryka nazywa się upływnością kondensatora. Upływność wyraża się za pomocą tzw. tangensa kąta strat, czyli jest to ilość energii rozproszonej w 1 cm sześciennym dielektryka w ciągu 1 sekundy. Tangens strat jest tym samym ułamkiem energii rozpraszanej w rzeczywistym kondensatorze. Dla idealnego, bezstratnego kondensatora kąt upływności i jego tangens wynoszą 0. Kreśląc wykres wektorowy dla układu równoważnego, rysujemy najpierw wskaz napięcia U. Prostopadle do tego wektora kreślimy wektor składowej pojemności IC, która może przepływać przez idealny kondensator. W fazie z napięciem znajduje się składowa czynna prądu IR i charakteryzuje ona upływność, czyli straty kondensatora. Jak wcześniej mówiłem, w rzeczywistym kondensatorze dążymy do tego, żeby upływność była jak najmniejsza, bo prąd upływności płynąc przez ujście wysokooporowe, np. przez dielektryk, wytwarza ciepło. Suma geometryczna prądu składowej pojemnościowej oraz prądu upływu daje nam wektor prądu I płynącego przez kondensator. Miernik, który używam, nie pokazuje tangensa strat, ale procentowy spadek napięcia oznaczony jako V-loss. Ciężko jest wywnioskować po tym parametrze, czy upływność mieści się w zakresie tolerancji, gdyż producenci podają, że po jednej minucie od naładowania kondensatora w temperaturze 20 stopni prąd upływu nie powinien być większy jak 3 mikroampery lub jego spadek nie powinien być większy jak 0,01 CV. Co to oznacza? Upływ określany w tym przypadku jako 0,01 CV albo 3 mikroampery jest iloczynem napięcia znamionowego i pojemności znamionowej, a nie napięcia przyłożonego. 3 mikroampery albo 0,01 CV, cokolwiek jest wyższe, oznacza po prostu gorszy parametr. Więc jeśli próg ma wartość 10 V na 100 mikrofaradów, to upływ byłby mniejszy jak 10 mikroamperów, no i oczywiście byłby gorszy. Upływność nowego kondensatora może się zmniejszyć wraz z upływem czasu przyłożonego napięcia, a wynika to z tego, że dielektryk może posiadać mikrodziury, które są anodowane po przyłożeniu napięcia. Jeszcze jedna ciekawostka. Prąd upływowy jest proporcjonalny do pojemności i maleje wraz ze spadkiem przyłożonego napięcia. Jeśli kondensator był w podwyższonej temperaturze bez napięcia przyłożonego przez dłuższy czas, może nastąpić degradacja dielektryka, tego tlenku napylonego na elektrodach, co spowoduje wzrost prądu upływu. Zwykłe uszkodzenie takie można naprawić po ponownym przyłożeniu napięcia. Niestety kondensatory, które pracowały pod napięciem w wysokich temperaturach, nie jesteśmy w stanie naprawić tą metodą. Kondensatory elektrolityczne mają interesującą stałą czasową, która jest związana zarówno z ruchem mechanicznym na płytkach, jak i efektami polaryzacji w elektrolicie. Najskuteczniej można by to wykazać, gdyby naładować duży kondensator, pozostawić go na parę minut, szybko rozładować, a następnie zaobserwować jego napięcie w ciągu następnych kilku minut za pomocą miernika o wysokiej impedancji. Napięcie będzie wzrastać od zera i może dojść do zaskakująco dużej wartości pierwotnego napięcia ładowania. Taki eksperyment można sobie
wykonać samodzielnie, choćby po to, żeby zademonstrować nieidealność kondensatora elektrolitycznego. Oznacza to, że jeżeli spróbujemy zmierzyć niski prąd upływowy w dużym elektrolicie, zostanie on odnowiony przez skutki powrotu napięcia po każdej zmianie napięcia, czyli po rozładowaniu. Stąd określone dwuminutowe opóźnienie, które producent wykazuje za wystarczające do usunięcia takiego właśnie ponownego ładowania kondensatora jako znaczącego źródła błędu pomiaru. Prąd upływu jest proporcjonalny do pojemności, więc kondensatory o dużej pojemności będą miały większą wartość parametru VLOS. Żeby więc poprawnie zmierzyć ten parametr, należałoby zastosować metodykę pomiarową podawaną przez producenta. W przypadku naprawy urządzeń audio parametr ten biorę pod uwagę, gdy pojemność znacznie różni się od znamionowej. Pamiętajmy, że miernik, który posiadam, dokonuje pomiaru niskim napięciem, więc czasem dalekim od znamionowego. Tolerancja pojemności to zazwyczaj plus minus 20%. To oznacza, że na przykład kondensator znamionowy od 220 mikrofaradów może mieć rozrzut od 174 mikrofaradów do 264 mikrofaradów. Ja czasem taki kondensator wymieniam. Wynika to z faktu, czy układ, którym jest wmontowany, pracuje poprawnie. Często ten parametr porównuje ze stratą napięcia, bo wiedza o klasie urządzenia, które naprawiam, i charakterze układu, na przykład czy to jest przetwornik cyfr-analog, pozwala mi podjąć decyzję o wymianie takiego elementu, dlatego biorę pod uwagę wszystkie trzy, które pokazuje mi miernik. A teraz ten magiczny ESR. Często mówię, ESR za duży do wymiany. Ten parametr jest ważny dla układu średniej i wysokiej częstotliwości, czyli na przykład dla kondensatorów w przetwornicach napięcia. Czy w układzie audio ma znaczenie? Naprawdę niewielkie. Ale jeśli nam zależy na szerokim paśmie przenoszonych częstotliwości, możemy podjąć decyzję o wymianie takiego kondensatora z powodu wysokiej rezystancji szeregowej. Straty związane z oporem szeregowym mają znaczenie jedynie podczas ładowania lub rozładowywania kondensatora, a zatem przy przepływie prądu między kondensatorem a układami zewnętrznymi. Ma to także znaczenie w układach o dużym wzmocnieniu, takim jak na przykład przezmacniacz mikrofonowy, który mi brakuje do tego mikrofonu, jest w montażu i niebawem ten mój głos się nieco zmieni. Wracając do tego ESR-a, opór szeregowy ma szczególne znaczenie w przypadku takich kondensatorów, z których okresowo pobierany jest duży prąd. Na przykład są to kondensatory przeciwzakłóceniowe albo kondensatory pracujące z dużymi prądami udarowymi w zasilaczach wzmacniaczy mocy. Od kondensatorów w zasilaczach oczekuje się najczęściej wysokiej pojemności, możliwości pracy w dużym przedziale temperatur, wysokiej wartości napięcia przebicia oraz odporności na krótkotrwały pobór prądu o dużym natężeniu. Nie jest istotna stałość pojemności w czasie ani liniowość charakterystyki. Kondensatory te mogą pracować tylko przy określonej polaryzacji, bo to są elektrolity. W obwodzie prądu zmiennego kondensator sprzęgający zachowuje się jak źródło napięcia. Nie zmienia składowej stałej napięcia w miejscu, w którym jest podłączony, ale stanowi zwarcie dla składowej zmiennej. Dzięki temu kondensator można wykorzystać do przenoszenia sygnału audio między pewnymi fragmentami układu w taki sposób, że przenoszona jest tylko składowa zmienna, czyli sygnał audio, a przy tym nie ulegają zmianie stałoprądowe warunki pracy podłączonych do kondensatora podukładów. Klasyczny przykład, wyjście z anody, kondensator separujący, sprzęgający, siatka drugiej lampy. Innymi słowy, kondensator blokuje prąd stały, a przepuszcza zmienny. Kondensator sprzęgający powinien mieć w związku z tym jak najmniejszą upływność, a pojemność odpowiednią do dolnej granicy przenoszonego pasma częstotliwości sygnału. Kto oglądał filmy o lampach, ten wie, o czym mówię. Czasami też z tego powodu, który tutaj przed chwilą opisałem, wynika moja decyzja o wymianie kondensatorów w torze audio. Dalej, wysoka rezystancja szeregowa pomaga podjąć decyzję o wymianie takiego kondensatora. Upływność im większa, tym gorzej. Jeśli urządzenie pracowało kilkanaście godzin i element ma wysoką upływność, to ja decyduję się na wymianę takiego kondensatora. Często zwiąże się to także z chęcią ulepszenia urządzenia w zakresie
na jaki nie pozwalał budżet w produkcji urządzenia. Zobaczcie sobie teraz fragment filmu, którego nie zmontowałem, po prostu wybiorę pewne fragmenty i moje rozważania dotyczące wymiany kondensatora w układzie zasilania mikroprocesora, a także innych układów cyfrowych. Zdecydowałem się na wymianę tych elementów, żeby sprawdzić, czy dany układ pracuje poprawnie, bo wysokie częstotliwości pracy, czyli szybkich zmian zero-jedynkowych, np. na szynie i kwadratce, mogą powodować duży chwilowy pobór prądu i dlatego zdecydowałem się na wymianę takiego kondensatora, ale zobaczcie na filmie, jak to będzie wyglądało. Amplituner koda AV504. Problem taki, że nie reaguje na pilota. I co? I non stop ma włączony subwoofer wyjście. Jak widzicie, czego oczywiście gołym okiem nie można zobaczyć, ale aparat fotograficzny potrafi rejestrować podczerwień. Próbowałem wyczyścić płytkę, ale i tak odbiornik podczerwieni nie reaguje na polecenia z pilota, mimo że dioda nadawcza wydaje sygnały. Przed chwilą sprawdziłem tutaj ten rezonator, jest 455 kHz w momencie naciskania klawisza, więc problemem jest odbiornik IR albo układ sterowania. Ale niestety wzmacniacz tak czy siak nie reaguje na te polecenia. Dioda odbiorcza podczerwieni jest sprawna, więc coraz bardziej skłaniam się ku teorii uszkodzeniu programu, który miałby te polecenia odczytywać. Powiem wam, że montaż tego urządzenia jest fatalny. To jest kondensator 10 mikro i on jest tutaj przy tym układzie sterującym wyświetlacz i dekodującym funkcję klawiszy. Też wymienię mu ten kondensator przed założeniem tutaj w tym miejscu, przed założeniem tej płyty czołowej i zobaczę, czy odniosłem jakiś skutek. Amplitunera wielokanałowego jeszcze u mnie nie było, jeżeli chodzi o publikację jakiegoś materiału związanego z takim urządzeniem. Dlatego robię ten film, ale jeżeli nie uda się go naprawić, to tak czy siak wrzucę go wam do obejrzenia jako przestrogę przed zakupem takiego amplitunera marki Koda. Z tego względu, że awaria tego układu scalonego i brak serwisówki oraz programu w sieci spowoduje to, że tracicie urządzenie, bo będzie nadawało się tylko jako stereofoniczna końcówka mocy z aktywnym subwooferem do pracy i nic więcej. Tak wygląda to wszystko od strony druku i muszę powiedzieć, że jest dosyć sporo zimnych lutów. Będzie trzeba to urządzenie popoprawiać. Najpierw, o zobaczcie jakie wypalone, jak te radiatory się grzeją, jakie ciemne miejsce. Tak samo tutaj. To zniechęca do zakupu takiego urządzenia. Wymontowałem tu kondensator. No nie jest w najlepszej kondycji, pewnie 10 mikro. SR duży, straty 5-6% prawie, pojemność zawyżona. Ten dielektryk w tym kondensatorze tutaj nie zmniejszył fizycznie swojej grubości, ale zmienił parametry. Uszkodzenie dielektryka jest wskazane na takim mierniku i jeżeli kondensator traci swoje parametry w dosyć znaczący sposób, czasami nawet i pojemność zawiera się w zakresie tolerancji plus minus 20%, ale decyduje się na wymianę kondensatora z tego względu, że być może więcej urządzenie będzie pracowało w trudniejszych warunkach, być może pozostałe kondensatory są w porządku, ten jeden wadzi, może doprowadzić do uszkodzenia. No, wiele teorii. Tu mam na przykład kondensatory z NADA 3020.
Oczywiście wymienianie wszystkich kondensatorów, jak leci, jest pozbawione sensu. Wymieniam te przy procesorze tylko dlatego, że chcę się przekonać, że rzeczywiście to błąd programu powoduje blokowanie się wzmacniacza. A nie na przykład kiepska pojemność. Gdy zacząłem nagrywać film, okazało się, że naprawa tego amplitunera jest niemożliwa z powodu uszkodzenia układu scalonego z oprogramowaniem mikroprocesora. Jest to taki mikroprocesor, który zawiera kompletny program, mikrokontroler. Zawiera kompletny program sterujący tym amplitunerem i okazuje się, że jest to bubel. Ma wadę. Potrafi wysypać się w taki sposób, że skasuje fragment programu i amplituner nie chce wykonywać funkcji. W tym przypadku moim tam nie wykonuje poleceń z pilota i nie może wyłączyć subwoofera, dlatego sygnał jest podawany tylko powyżej częstotliwości subwoofera na głośniki główne. Trzeba podłączyć subwoofer, żeby dźwięk był pełnopasmowy. Poza tym nie można wyregulować brzmienia. Z trudem się ustawia też stacje radiowe w amplitunerze. Generalnie jest on do wyrzucenia, ten amplituner. Znaczy na części oczywiście. Tak, to jest STK402050, to jest dwukanałowy 35W wzmacniacz. I trzykanałowy wzmacniacz STK402250. Ale też z końcówką mocy tego typu STK402 spotykam się wieczorem w sypialni, mianowicie w tym amplitunerze. I gdzie jest ten schemat? Przewińmy sobie kawałeczek. O, widzicie? Tutaj jest jedna końcówka mocy. A tutaj jest druga końcówka mocy. Tutaj znalazłem aukcję tego amplitunera AV504 i ten amplituner akurat był sprawny. 260 zł plus przesyłka. Nie jest chyba ten amplituner wart takich pieniędzy. Tak więc na zakończenie przestrzegam Was przed kupowaniem uszkodzonego amplitunera marki Koda AV504, bo może się okazać, że wydacie niepotrzebnie pieniądze, a amplitunera nie naprawicie. Jeżeli jest uszkodzony program w tym wadliwym mikrokontrolerze, to w ten czas Wasz wysiłek bez dostępu do programu źródłowego, Wasz wysiłek skończy się niepowodzeniem, tak samo jak mój. Teraz powiem Wam słowo przestrogi przed kupowaniem urządzeń uszkodzonych, chociażby nawet i ten amplituner Kody, jak i na przykład tutaj mam taką aukcję z magnetofonem. Jest to magnetofon, który sobie użytkownik Allegro kupił i myślał, że wymiana paska mu pomoże w uzyskaniu sprawności tego magnetofonu. Okazuje się, że ten magnetofon nie działa. Zobaczcie. No i jak to jest z tymi urządzeniami uszkodzonymi, które można znaleźć? Tu akurat widzimy magnetofon Dual C826 za 80 zł. A no jak pisze autor tego ogłoszenia, sprzęt niesprawny po wymianie paska głównego, sam pasek kosztował go ponad 40 zł. Nie wiem, gdzie ten pasek kupował, ja paski kupuję po 8-10 zł za sztukę. Włącza się, świeci, na chwilę załącza, rzuca autostop, czasem od razu, czasem trochę później, nie chce przewijać, na sucho daje radę, no podejrzewam, że bez kasety. Działa tylko jeden kanał, nie poznałem przyczyny takiego stanu rzeczy. Kupiłem ze smołą na kołach. Podejrzewam, że rozpuszczony pasek był. Niestety mógł mieć też inne defekty. Stan zewnętrzny bardzo ładny. Jedno niewielkie ognisko korozji na górnej pokrywie. Więc drogi panie, taka cena za magnetofon, w którym pan grzebał i prawdopodobnie będzie trzeba troszeczkę więcej zrobić, bo będzie trzeba ponaprawiać pańskie szkody, które pan wprowadził do tego magnetofonu, to taka cena jest za wysoka.
Ja wiem, że zainwestował Pan i cenę magnetofonu, i cenę paska, ale za błędy niestety trzeba płacić. To też przestrzegam po raz drugi w ogóle przed zakupem urządzeń tego typu, w których ktoś nie mający doświadczenia już grzebał i odłożył robotę, bo po prostu ma zbyt mało wiedzy lub umiejętności, żeby takie rzeczy naprawić. Ale myślę, że i tak ktoś kupi ten magnetofon, zainwestuje w niego ze 100 zł. Zastanów się, czy warto kupić takie urządzenie za cenę, która no tu akurat jest bardzo wysoka. Inwestycja w taki wzmacniacz może pochłonąć znaczną część środków, bo ja nie mówię tutaj tylko o częściach. Ja mówię także o robociźnie człowieka, który zajmuje się waszym serwisem. Od razu mówię, ja dla przykładu rzadko biorę się za urządzenia z dolnej półki. Tak jak na przykład, nie wiem, niedawno naprawiany przeze mnie magnetofon Pioneer 335CT. A to dlatego, że moja robocizna poświęcona na ten magnetofon to jest około 5-6 godzin z rozebraniem całkowitym mechanizmu, z regulacją, ze złożeniem tego mechanizmu, oczywiście z regulacją toru odczytu. A żądać za naprawę mogę w okolicach 50 zł. To jest zupełnie dla mnie nieopłacalna taka naprawa. A jeżeli oddacie to do serwisu, elektronik policzy sobie przynajmniej 15 zł za roboczą godzinę. I najczęściej będzie to około 8 godzin pracy nad takim wzmacniaczem. Oczywiście moja przestroga może być przez Was zignorowana, jeżeli chcecie kupić niesprawne urządzenie. No, musicie się jednak liczyć z tym, że czasami można go nie naprawić. Widziałem, powiem wprost, szaleńca, który kupił spalony wzmacniacz Pioneera SM83 za 1400 zł, zdaje się. Inwestycja w ten wzmacniacz, na moje oko, tam jest spalony transformator, kondensatory są do wymiany, bo są potopione, lampy trzeba kupić nowe. Na moje oko 3000 zł trzeba włożyć ten wzmacniacz. Wątpię, żeby ktoś tak sobie mógł kupić ten transformator sieciowy, który jest rzeczywiście wypalony. Będzie trzeba go przyzwoić, no za to trzeba zapłacić. Nowe lampy są dostępne tylko w Stanach, ale dobra, zostawmy ten problem na boku. Wróćmy do upływności. Niedopuszczalnie wielkie straty energii w nieprzewodnikach są przyczyną nadmiernego grzania się kondensatorów albo ich elementów i w efekcie prowadzi to do zniszczenia podzespołu albo grupy podzespołów, z którymi współpracuje. Nawet wtedy, gdy materiał nie zostaje zniszczony, jego przegrzanie jest przyczyną nieprawidłowej pracy układu. Na przykład w radiowych obwodach drgań prowadzi to albo do rozstrojenia, albo do wzrostu tłumienia i pogorszenia dobroci obwodu. Dodatkowe straty powodują opory wyprowadzeń, styków, zanieczyszczenia dielektryka w postaci korozji, wilgoci, jonizacji powietrza zawartego w dielektryku przy pracy z dużym napięciem albo dużą częstotliwością. Do tego dochodzi jeszcze histereza dielektryczna. Oczywiście nie mamy na to wpływu, że dwie cząsteczki dielektryka przy zmianie położenia trą o siebie i wytwarzają ciepło. A o korozji nóżek możecie się dowiedzieć, oglądając, teraz nie wiem, czy to był przedwzmacniacz C77, czy wzmacniacz B77 firmy Sansui. W lecie naprawiałem, w listopadzie pojawiły się odcinki o tych urządzeniach. Drogi widzu, więc jeżeli jesteś elektronikiem i czasami dziwisz się, że prowadzący film, nagrywający film, jakiś youtuber wymienia element, to pewnie ma do tego powód. Może klient mu kazał, może zwrócił uwagę na miejsce montażu albo rdze przy nóżkach, no ale powiedział, za wysoki ESR wymieniam. Proszę o wyrozumiałość. Nie tylko w moim imieniu, ale także w imieniu innych osób, które prowadzą bardzo merytoryczne kanały. Czasami po prostu powie się wysoki ESR, no i tak to zostaje. Czasami nie zwróci się na to po prostu uwagi. W filmie też nie da się powiedzieć wszystkiego, nie da się pokazać wszystkiego ze względu na czas, który nam właśnie upłynął. Pozdrawiam serdecznie. Aby kondensatory w Waszych urządzeniach działały bezawaryjnie jak najdłużej. Do usłyszenia następnym razem.